dopala się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Tylko słychać gdzieś bardzo daleko jęk szrapneli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyk. Witam pana Wojciecha, pana Pawła Wojciechowskiego, zastępcę burmistrza, panią Annę Maję, przewodniczącą Rady Miasta Lubieszowa. Witam serdecznie pana pułkownika Krzysztofa Stanowskiego, dowódcę do Białoruchu Lubieszowskiego. Witam pana posła, już witam pana wójta gminy Lubieszów. Reprezentuje pana Andrzej Danilczuk, serdecznie witamy. Witam Henryka Niewidowicza, zastępca prezesa Towarzystwa Regionalnego Kubiszowskiego, panią Marianę Pawlaka, prezesa Ośrodka Kultury Regionalnej Królewski Kąt w Szumowie, pana Marka Bartkowiaka, prezesa Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, pana Grzegorza Pawlika, starszego kolonnego sztabowego wojska polskiego, weterana misji zagranicznych, pana Andrzeja Jaroszyńskiego, zastępcę prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Samosz, panią Kamilę Maślankę, prezesa Światowego Związku Armii Krajowej Samosz koło Kubieszu, pana Krzysztofa Kultuna, poeta, pisarza, prezesa Towarzystwa Rodziny Kresu Chełmie, wszystkich obecnych członków środowiska 27 Wojskiej Dywizji Piechoty, wszystkich komandantów, rodziny komandanckie, wojniak i wszystkich zebranych. Razem z księdzem proboszczem sprawujemy tę mszę świętą właśnie pamięci żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w rocznicę powstania, w rocznicę rozpoczęcia akcji burza. Błogosławieni pokój przyniosły
albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Szanowny Panie Pośle, jeśli się Rzeczpospolitej, Panie Sławomirze, Pani Starosto oraz przedstawiciele wszystkich agent życia naszego chrubieszowskiego terenu, których witam na początku. Bracia i siostry, kochani moi, ta dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do szczególnej medytacji, abyśmy Bogu dziękowali za wiele darów i świetnymi utartymi szlakami, jakie Bóg daje człowiekowi. Na wojską ziemię przenosimy się dzisiaj duchem i sercem duchu wiary, aby w zbawczą ofiarę Chrystusa włączyć ofiarę naszych braci pogrzebanych na Wołyniu, tam, którzy kiedyś mieszkali, którzy oddali swoje życie dla imienia Polski. Przychodzimy dziś w tą piękną rocznicę powstania tej właśnie 27. Dywizji Wołyńskiej i bardzo dziękuję Pani Prezes, Pani Graszynie, że nas gromadzi dzisiaj też tutaj, aby medytować i dziękować Bogu za tych ludzi, którzy pięknie służyli Polsce. Bracia i siostry, to właśnie przychodzimy w tym dniu, aby poprzez przypomnienie tego olbrzymiego cierpienia, jakiego świadkiem była wołyńska ziemia w II wojnie światowej, uświadomić nam wszystkim potrzebę głębokiej przemiany w relacji naszych życia. I popatrzcie, jakie to przeciwne skojarzenie i przeciwna sytuacja tamtych Polaków w 1939-1945 roku, a zwłaszcza w tych czasach, kiedy mordowano Polaków. I dzisiaj patrzymy na Ukrainę za wojnę, kiedy giną tam ludzie właśnie również jakże tragicznie mordowani. Polacy i Ukraińcy byli sąsiadami. Razem obchodzili różne święta. Gościli się razem. Oczywiście uprawiali wołyńską ziemię. To pytanie dlaczego? Komu potrzebne były te tragiczne morderstwa? W kościołach, w szkołach, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dlaczego używano narzędzi rolniczych jakie raty się kiedy piły do zadania śmierci Polakom. Ale ile to było mszy świętych niedokończonych, bo zamordowano kapłanów w czasie odprawiania mszy świętej. I ta dzisiejsza Ewangelia, która mówi nam właśnie błogosławienie pokój czyniący, mamy ten pokój czynić. Oczywiście dbać o pokój i własnego serca i sumienia i o pokój innych ludzi. Bracia i siostry, spoglądamy na splot tych tragicznych zdarzeń w czasie II wojny światowej, który na ziemi wojskowej miał dlatego dla nas Polaków tragiczne dzieje. Przeżycia tych ludzi bolał i boli przez lata i uwierał i mocno dokuczał. Czasami te tragiczne śmierci zadawane Polakom budzą mu pomocy. Mam wielu takich znajomych wołyniaków, którzy zrywają się w nocy, mówią najbliższy z rodziny, krzyczą, nie zabijaj. Ciągle wspominamy, jaki był, oczywiście wspominamy, jakie były morderca nawet w kościoła, w kościele w Siercu, czy w Kisielinie. Tam zabito księdza proboszcza. Tam właśnie jego pochowano na cmentarzu we Włodzimierzu. Tam mogłeś do dzisiaj nieraz nad tą mogiłą się modlić. Jakże przedziwna rzecz. Ludzie zerwali się, aby pochować to ciało. Nie było nawet trumien wtedy. W szatach kapłańskich złożono ciało do ziemi. I kiedy przyjechali
po tym pogrzebie i na słomie była krew, matka mówi do dzieci: sparcie to słowo, bo nie godzi się, aby krew męczennika tak oczywiście była poniewierana. Czy można oczywiście dziwić się światłem tych zdarzeń, którzy dźwigają nadal ten ciężar ludzkich problemów? To pan poseł Zawiściak, odpowiedzialny za dzieje wojny, tych zdarzeń i różnych organizacji wojennych, mógłby wiele powiedzieć o tych tragediach i tam, i tu na polskiej ziemi. Papież, kiedy był właśnie w Lwowie, kiedy odprawiał mszę świętą, mówił, iż oczywiście trzeba przebaczyć, ale przebaczenie nie równa się zapomnieniem. I wy, członkowie 27. Dywizji Wolińskiej, często jesteście świadkami i z historii, a może z opowiadań tych wielkich zbrodni. Znajdźmy podstawę przezwyciężenia złej przeszłości. Jest ta dzisiejsza msza święta, podczas której stoimy przy ołtarzu, aby modlić się o pokój, błogosławieni pokój czyniący. Bracia i siostry, potrzeba właśnie tego pokoju i tam na Ukrainie teraz i potrzeba nam całemu światu. Ten znak pokoju i pojednania w Chrystusowej miłości jest w stanie przezwyciężyć problemy, ostudzić jakieś namiętności. Jeżeli ludy i narody nie obdarzą siebie wielkim znakiem pokoju, który płynie ze źródeł Bożej miłości, z ofiary mszy świętej, właśnie jeśli te ludy nie oddadzą tej sprawie prawdziwego szacunku, znowu dojdziemy do tragedii życiowych. I dziś zebraliśmy się w tym naszym wieczerniku, aby sobie wzajemnie przekazać ten znak pokoju przezwyciężający właśnie te jakże szczególne podziały. Spogląda na nas ziemia wołyńska i nieraz po tej wołyńskiej ziemi kroczę. Piękna ziemia wpisała się głęboko w historię tej części Europy, wpisała głęboko w dzieje narodu, obu narodów. Ziemia jakże wyznawców Chrystusa, ziemia starych stolic biskupich, katolickich i prawosławnych, Włodzimierza, Włócku, czy innych oczywiście, Paczajowa, Belsteczka. Wiele można by wymieniać tych miast. Wspominamy, bracia i siostry, zręby tego konspiracyjnego Związku Okręgu Armii Krajowej. Wspominamy o ciało UNA. Wspominamy właśnie tych wielkich dowódców, chociażby Jastrzębia, Sokoła i wielu, wielu innych. Wspominamy styczeń 44 roku, czas modlitwy właśnie wołyńskich oddziałów Armii Krajowej w ramach akcji Burza, kiedy mogli się szli bronić polskiej ludności. Jakże tu mnie wspomnieć pewnego dowódcy pułkownika Wojciecha Kiwerskiego Oliwę. Powiada się, że narody, które tracą pamięć, tracą życie. Jeśli mówimy to dzisiaj, to nie dlatego, żeby jączyć i rozdzielać szaty między narodami, między polskim i ukraińskim. Po latach wymuszonego milczenia prawda o polskim losie na Wołyniu dziś jakoś szczególnie przemawia do nas i pochylamy się nad tamtym pobojowiskiem. Ileż co dzień ludzi chcą właśnie znaczyły te ziemie. Bracia i siostry, narodu nie można zmusić do amnezji. Nie można uciąć od własnej historii. I dlatego, jeśli dzisiaj wspominamy te trudne dzieje,
przeszło na tej ziemi królewskiej, wielu do dziś jeszcze żyje wojniaków. Oni mogą tu o wiele więcej powiedzieć nawet niż ja. Wiele zrobiono, aby obrona naszych braci, właśnie obronę to wyjaśnić, rozpoznać, jakoś udoskonalić. Wiele zrobiono, aby stał się ważny moment w tym życiu naszych narodów. Czy wszystko jednak, bracie i siostry, zostało zrobione? Czy wszystko zostało wyjaśnione? Czy wszystka historia została wprawdzie wyjaśniona? Wczoraj wieczorem, kiedy przyjechałem z Wrocławia, słuchałem radio, był wywiad z biskupem właśnie z Łódzka, z Komorowskim. Mówił o tych tragicznych też dziejach. Mówił o tych tragicznych sytuacjach. Ale też mówił, że idzie ku dobremu. I dziś w naszym kościele i na cmentarzu, gdzie są pomniki 27. Dywizji Wojskowej, pochylamy się nad pomodlanymi. Pochyla się Chrystus, który rozumie nasz ból polskiej świata, wspominając w tych dniach znowu te trudne sytuacje na wojnie. Płyną do nieba modlitwy za tysiące ofiar pomordowanych. Tyle tam ludzi, którzy bieg swego życia zakończyli jakże gwałtowną, tragiczną śmiercią. Woń ma dzisiaj znaczenie symbolu. Tego rozdziału w polskim meteorologiu nie można i nie powinno się zapomnieć. Z tamtych bowiem prawie 100 tysięcy ludzi powstał wielki dramat narodowej rodziny i osobistych Polaków. Właśnie to tam, jakże szczególnie na tej Golgocie Wschodu, do dzisiaj nie wiemy, w którym miejscu zostali pochowani nasi bracia. I w ramach bowiem jakże tego burzliwego czasu jest czas też modlitwy. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie może być wątpliwości, że jako dzieci chrześcijańskiego narodu polskiego przebaczamy, choć nie zapominamy. Wiemy przecież dobrze, że zła nie usuwa się narzędziem nienawiści, lecz tylko miłością, lecz tylko wyciągniętą ręką do zgody. To my dzisiaj, oczywiście nie pamiętając tych zbrodni pewnych Ukraińców, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Pamiętamy list biskupów polskich do biskupów niemieckich, kiedy napisali: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Wiemy, ile Niemcy zamordowali Polaków, jakie było oburzenie oczywiście komunistów, kiedy prymas Wyszyński i wtedy kardynał Wojtyła między innymi napisali ten list do narodu niemieckiego. I wojna przypomina nam o ofierze poniesionej dla naszej ojczyzny. Zginęli za to, że byli Polakami. Jakże jako spadkobiercy naszych pomordowanych braci i sióstr musimy pamiętać o obowiązku budowania cywilizacji miłości, byśmy zostali nazwani błogosławionymi, którzy pokój czynimy. Nasze dzisiejsze modlitwy, wspominając polskich męczenników, nie tylko próżne przypomnienie bolesnej przeszłości, ale to czerpanie siły do budowania innej przyszłości, lepszej, jutra lepszego i świata, i ojczyzny, i Ukrainy. I tych ofiar nie wolno nam zapomnieć, ani o nich milczeć. Ich prochy są święte, bo my dziś modlimy się właśnie, aby Bóg zachował nas od powietrza, głodu, ognia i wojny. To był we Włoszech na cmentarzu na Monte Cassino. Jest tam taki napis: przechodniu, powiedz Polsce, że pozostaliśmy jej wierni. I ci Polacy spoczywający na Wołyniu, którzy często
nie wiemy nawet w tym miejscu pochowani. Właśnie mówią do nas, powiedzcie Polsce, powiedzcie polskiemu narodowi, żeśmy tam trwali, że pozostaliśmy wierni. I my dziś, mogący się tutaj w tej świątyni i w tym naszym wieczerniku, rozumiemy właśnie nieszczęścia wojny. Spieszymy z pomocą w Ukrainie, ale oczywiście jakże ta pomoc też musi iść w tym budowaniu pięknej cywilizacji miłości. Bracia i siostry, te kresy to wyraz bólu i cierpienia. Symboliczna droga krzyżowa, którą przeszedł polski naród. I wy, wojniacy, chcecie na nowo pisać historię. Od tamtego czasu nie przekreślamy nic, ale wręcz przeciwnie, chcemy odsadzić od zapomnienia. Kiedy słyszymy dzisiaj w Ewangelii te słowa, błogosławieni pokój czyniący, chcemy, aby polski naród i świat budował ten pokój, bo na pokoju łączności z Chrystusa możemy budować lepszy świat i lepszą przyszłość. I niech tak się stanie. Amen.
Ukrainy, z Tarnopola, chcę serdecznie podziękować księdzu proboszczu za możliwość dzisiaj tutaj śpiewać dla was, być razem z wami, śpiewać dla was, śpiewać w znak wdzięczności Polakom, naszym dobrym sąsiadom za to, że jesteście razem z nami, za to wielką pomoc całej Polsce dla Ukrainy. Od całego serca wam dziękujemy. Szczerze dziękujemy wam. Thank you.
widzów nie. Już dopala się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Tylko słychać gdzieś bardzo daleko jęk szrapneli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra.